hasłem tegorocznej edycji Kongresu Contact Center uczyniliśmy słowa Twoje Contact Center jako najefektywniejsze profit center firmy. Jak Pan sądzi, czy rzeczywiście te słowa mogą stać się prawdą w firmie? Dla wielu firm w tej chwili, które funkcjonują na odległość, w kontakcie z klientem na odległość, w zasadzie to musi być prawda, tak? Bo w momencie, kiedy Contact Center przestanie być profit center, a tak naprawdę to będzie oznaczało, że cała firma przynosi straty, a taka firma, wiadomo, nie może długo funkcjonować w żadnej branży, czy to ubezpieczeniowej, jak Link4, czy każdej innej. Więc jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście zmniejsza się liczba oddziałów, kiedy wszelkiego rodzaju fizycznej obecności firm, a contact center musi być i będzie profit center. Jakie są według Pana najważniejsze wyzwania, które stoją teraz przed menadżerami contact center? To na pewno zależy od branży, ale sądzę, że pogodzenie automatyzacji contact center, działalności contact center i automatyzacji obsługi klienta, czy zawierania umów we wszelkiego rodzaju branżach, pogodzenie tego z jednak koniecznością zapewnienia klientom obsługi przez contact center obsługiwane po prostu przez konsultantów, to jest jedno z największych wyzwań w tej chwili, czyli nie odrzucenie klienta w serwisy automatyczne, a zarazem oczywiście dbałość o koszty i racjonalne zarządzanie kosztami, które związane są oczywiście z utrzymaniem contact center obsługiwanego przez ludzi. Pani w kongresie Contact Center już po raz kolejny. Jak Pani ocenia tegoroczną, piątą już edycję kongresu? Myślę, że jest to bardzo ciekawa edycja, zresztą tak jak i poprzednie. Można spotkać ludzi z branży, osoby, z którymi można się wymienić doświadczeniami, ale też wysłuchać jakichś takich newsów o nowościach. Jest Pan stałym uczestnikiem już spotkań o tematyce Contact Center organizowanych przez Informedia Polska. Jak Pan ocenia, jakie korzyści mogą wynieść uczestnicy właśnie takich spotkań? W mojej opinii przede wszystkim to jest kwestia wymiany doświadczeń, tak? Tego, że możemy poznawać doświadczenia innych osób i możemy się również nimi dzielić. To jest dla nas najważniejsze, zarówno kiedy te spotkania odbywają się w formie warsztatowej, czy tak jak dzisiaj w formie konferencji. Możliwość podzielenia się, a potem rozmów kuluarowych, czy ze strony słuchaczy możliwość poznania punktu widzenia innych osób, wydaje mi się, że jest największą wartością dla uczestników.